Rozpoczynamy piątą turę rozgrywki. Pierwszy etap to etap atakującego, czyli Niemców. Zaczynamy od Rally Phase. Próbujemy wciąż pozbierać tych saperów tutaj, którzy bardzo musieli wpaść w dużą panikę, bo mimo kolejnych prób do tej pory się to nie udawało. Zobaczmy teraz. 8. Nareszcie się pozbierali. To byłoby wszystko, jeśli chodzi o Niemców. Teraz Rosjanie. Ten dowódca może spróbować pozbierać tę czwórkę. Mamy tutaj modyfikator minus 1 za budynek. Udało mu się. No rzeczywiście niezły, niezły dowódca. Następnie ten dowódca musi sprawdzić, czy jego rana nie okazała się śmiertelna. Nie okazała. Zobaczmy, czy da sobie radę sam się pozbierać. Wypadło 6. Jego morale wynosi 9. Zatem udało mu się. I może spróbować też pozbierać ten rozbity oddział. Jest ranny. Zatem jego bazowy współczynnik, minus 2, zmniejszamy o 1. Wciąż wynosi on minus 1 dzięki temu. I minus 1 za budynek. Może więc mu się uda. Niestety, wypadło 11, minus 2 daje 9, morale Rosjan zaś to 5. Źle, panowie, źle. To kończy Rally Phase. Jako następną mamy niemiecką Prep Fire Phase. Te dwa zgrupowania piechoty postanawiają ostrzec tych Rosjan. Mamy tutaj 8 i tu też 8, co daje łącznie 16, mnożone razy 2 za ostrzał sąsiedniego pola, co daje łącznie 32. Modyfikator. Zwróćmy uwagę, obie jednostki są dowodzone i obie mają dowódców z modyfikatorem. Ten minus 1, ten minus 2. W tym przypadku uwzględniamy modyfikator najniższy, czyli minus 1. Ostrzeliwujemy budynek murowany, czyli plus 3. Od tego odejmujemy modyfikator minus 1, czyli mamy 34. 32, przepraszam. 32 minus 2. Plus 2. 32 plus 2, czyli korzystamy z tabelki 30, z kolumny 30. Wyrzuciliśmy 10. Kiepsko. Do tego dodajemy 2, czyli mamy 12. Nie uwzględniamy przesunięcia za dublet, ponieważ mamy dowódców. 12 w tabelce 30. 1 MC. 5, do tego modyfikator plus 1, wykonujemy rzut kośćmi. Wypadło 4, plus 1, 5, zdali. No, pod naprawdę huraganowym ogniem dali sobie radę naprawdę nieźle. Rozpoczynamy niemiecką Movement Phase. Na początek ta nasza drużyna saperów. 1, 2, 3, 4, 5. Zauważmy, gdybyśmy zadeklarowali na początku ruchu, że wykonuje ona double time, wówczas mogłaby się poruszyć o dwa pola. Ale jeżeli nie położyliśmy tego, że to na początku ruchu, ale w trakcie ruchu, wówczas może ona poruszyć tylko jedno pole więcej. Następnie tutaj. Tak dla świętego spokoju i bezpieczeństwa, żeby jakieś coś się nagle nie zdarzyło, tych pozostawmy tu. Ci zaś. Mają CKM o wadze 3. Poruszając się przy ruchu z dowódcą, nie wpływa on na ruch, możemy poruszyć się o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wejdziemy tutaj, aby zrobić tym Rosjanom przykrą niespodziankę. Następnie tutaj. To zgrupowanie wchodzi tutaj. Wykonuje ruch szturmowy, przesuwa się tylko o jedno pole. Tym samym ci, którzy byli rozbici,
już to powinniśmy byli zrobić po tym ruchu, są przykrywani żetonem DM. Oddział rozbitych, na którego sąsiednim polu znalazła się jednostka przeciwnika, automatycznie otrzymuje ten żeton. Następnie to zgrupowanie, w którym mamy miotacz ognia i dowódcę oraz drużynę, wchodzi tutaj. Wykonuje ono także ruch szturmowy. Może być ostrzelane przez tych Rosjan. Oni mają oni siłę ognia 6 plus 3 zamurowany budynek. Niemcy wykonywali ruch szturmowy, zatem modyfikator za ruch nie uwzględniamy. 6 i 3. Wypadło 7. To jest pudło, jeśli dobrze pamiętam. Tak, pudło. Następnie tutaj. Ci Niemcy postanawiają spróbować założyć ładunek wybuchowy na tym polu. Muszą wydać w tym celu 3 punkty ruchu, ponieważ tyle, 2 punkty ruchu, ponieważ tyle by kosztowało ich wejście na to pole. Co oznacza, że ci Rosjanie mogą do nich strzelić aż 2 razy. Strzelają raz, pierwszy raz. Mają 7 punktów siły ognia, mnożone razy 2 zaostrzał sąsiedniego pola, 14, czyli korzystamy z kolumny 12. Minus 1, ponieważ Niemcy nie poruszają się, nie wykonują ruchu szturmowego. 12, wypadło 8, minus 1, 7. 7 w 12 oznacza 1 MC. Wypadło 10, plus 1, 11. Niemcy nie zdali. Co więcej, zauważmy, wypadło 11, morale niemieckie wynosi 7, ELR Niemców wynosi 3, czyli uzyskaliśmy wynik wyższy od ELR. Oznacza to, że niemiecki oddział jest zastępowany oddziałem gorszej jakości, czyli drugoliniowym. 4-4-7. A także jest rozbijany. Nie udało mu się zatem założyć ładunku wybuchowego. Rosjan przykrywamy żetonem First Fire. To by kończyło ruch niemiecki. Kolejna jest rosyjska Defensive Fire Phase. Oba te oddziały przykryte są żetonami First Fire, mogą zatem ostrzelać wyłącznie sąsiednie pola. Dla Rosjan to nawet nie jest źle. Ci decydują się ostrzelać to pole. Ich siła ognia dzielona jest na pół, zatem wynosi 2,5. Mnożone razy 2 zaostrzał sąsiedniego pola, czyli 5. Zatem 10. Nie korzystają z LMG, ponieważ jego wskaźnik zepsucia w przypadku ponownego użycia zostałby obniżony o 2, co narażałoby bardzo mocno na uszkodzenie lub zniszczenie, a jak widzieliśmy, naprawa takiej broni nie jest prosta. Zatem strzelamy standardowo z 8 do tych Niemców, bez modyfikatora. Bardzo dobrze. Wypadła 5. 5 przy 8 oznacza aż 2 MC. Najpierw zatem testujemy dowódcę niemieckiego. Wypadło 6 plus 2, 8. On ma morale 9, czyli zdał. I co więcej, od tej pory uwzględniamy jego modyfikator morale, czyli minus 1. A zatem tutaj i tutaj przeprowadzamy już tylko test z modyfikatorem plus 1. Najpierw dla górnej drużyny niemieckiej. 3. Bardzo dobrze. I teraz dla ich towarzyszy. 7 plus 1, czyli 8. Im się już nie udało. Są odwracani i przykrywani żetonem Desperation Morale. Będą musieli się też wycofać. To by zamykało rosyjską Defensive Fire Phase. Rozpoczynamy niemiecką Advancing Fire Phase. Zdejmujemy zatem wszystkie żetony First i Final Fire. Kto z Niemców może strzelać? Na pewno ci. Mają oni ten swój miotacz ognia, który rzeczywiście siał zniszczenie. Strzelamy do tych Rosjan. Mamy miotacz ognia
strzela z siłą 12 na odległość dwóch pól. Do tego dzielimy tę siłę razy 2, ponieważ strzelamy w Advancing Fireface i dodajemy plus 3. Czy zatem warto w ogóle spróbować? Zastanówmy się. Ja myślę, że nie. Że nie ma sensu ryzykować utraty tego miotacza, ponieważ gdyby został uszkodzony, stracilibyśmy go i ciężko byłoby go naprawić, a może się jeszcze przydać. Zachowajmy go zatem. Natomiast tutaj mamy 5 dzielone na pół, plus 1, czyli 3,5, zaokrąglane do 4 i mnożone razy 2, czyli 8, plus 3 za murowany budynek. 10 pudła. Czy tu pójdzie lepiej? Mamy 4. CKM nie może być używany. Czyli 4. 4 i modyfikator plus 3. Też niewielkie szanse. Pudło. Kończymy zatem Advancing Fireface. Czas na Road Phase. Ci Niemcy muszą się stąd wycofać. Tutaj. Najlepiej jakby tu weszli, no ale nie mogą, bo znaleźliby się na jednym polu z oddziałem, na sąsiednim polu z oddziałem rosyjskim. Ci cofają się tutaj, towarzyszy im dowódca, aby szybciej pozbierać ten oddział. Tutaj tak samo, Rosjanie muszą się wycofać, towarzyszy im dowódca. Jeden. Tutaj pozostanie tutaj jest średnim pomysłem, ponieważ Niemcy wejdą tutaj w Advancing Fireface, zatem wycofamy się tutaj. I to by kończyło Road Phase. Następnie przeprowadzamy niemiecką Advance Phase. Te dwie drużyny wchodzą na to pole. Dołącza do nich ta. Przykrywamy je żetonem Close Combat. Ci słowa przechodzą się tu. Ci przesuwają się tu. Ci przesuwają się tu. To kończy niemiecką Advance Phase. Teraz mamy niemiecką Close Combat Phase. Zobaczmy, czy udało się może zastawić pułapkę. Nie. Czerwona kość standardowa jest dla Rosjan. Następnie porównujemy siły. Niemcy mają tutaj dwie drużyny. Nie, trzy drużyny i dowódcę minus 2. Czyli mamy łącznie 12 punktów siły z modyfikatorem minus 2. One wszystkie atakują tę piątkę, czyli mamy stosunek sił 2 do 1 i minus 2. Zobaczmy, co nam to da. Wypadło 10, minus 2, 8. Przy 2 do 1 natomiast potrzebowalibyśmy 7 lub mniej. Czyli Niemcom się nie udało. Rosjanie zaś biorą na cel jedną z niemieckich drużyn, czyli stosunek sił 1 do 1. Bez modyfikacji. Wyrzucili 6. No, niewiele brakowało. Gdyby wyrzucili 5, udałoby im się. Ale nie udało się. W związku z czym walka dalej trwa. Nie miało miejsca żadne rozstrzygnięcie. To kończy etap niemiecki. Zaczynamy standardowo od Rally Phase. Najpierw Rosjanie. Ten dowódca, choć ranny, może spróbować wciąż pozbierać ten oddział, choć szanse ma na to niewielkie. Musiałby wyrzucić 1 i 1. Wypadło 3 i 3. Nie udało mu się. Zdejmujemy tylko żeton Desperation Morale. Stąd zdejmujemy żeton Desperation Morale, ale że jest to etap rosyjski, więc Niemcy nie mogą dokonać samopozbierania. Tutaj dowódca natomiast może spróbować pozbierać rozbitą drużynę. Ma ona 7. Desperation Morale plus 2. Zmniejsza to od 1 dowódca oraz budynek, czyli już wykonujemy z modyfikatorem plus 2. Wypadło 6 plus 2 to 8. Następnie mamy rosyjską Prep Fire Phase. Ten oddział uzbrojony w LKM postanawia ostrzelać tych Niemców ze względu na ten przeklęty miotacz ognia, który tyle krwi nie napsuł Rosjanom. Mamy 6 z modyfikatorem plus 3 zamurowany budynek. O! Uzyskaliśmy
Plus 3 daje 6. Dodatkowo LKM zachował Rate of Fire. Zaznaczmy to sobie kością z jedynką obok położoną. 6. Kolumnie 6 oznacza 1 MC. Najpierw testuje niemiecki dowódca. 8. Jako, że to było 1 MC, to nie zdał. Jest rozbijany. No proszę. Teraz testują jego żołnierze. Wypadło 5. Zdali. Jednakże, jako że dowódca został rozbity, muszą teraz wykonać 5 test check z modyfikatorem niekorzystnym, który jest odwrotnością modyfikatora ich dowódcy. Czyli wykonują 5 test check z modyfikatorem plus 1. Wypadło 5. Plus 1, 6. Zdali. Rosjan przykrywamy żetonem. Prep fire. Ten dowódca idzie tutaj. Zauważmy, że rosyjski karabin zachował rate of fire, czyli może strzelić jeszcze raz. Następnie mamy rosyjską movement phase. Ci wykonują ruch szturmowy tutaj. Co prawda jest tylko smętna półdrużyna najgorszej jakości, ale być może jeżeli uda się tutaj wejść i jakoś poprawić sytuację Rosjan, to jeszcze będzie jakaś minimalna szansa na zwycięstwo. Zauważmy, szanse na odbicie tego budynku i tego budynku są w tym momencie dla Rosjan już praktycznie żadne. Jedyna ich szansa, że do końca gry uda się ten budynek jeszcze obronić, chociaż też. Jako kolejną mamy niemiecką Defensive Fire Phase. Ci saperzy niemieccy postanawiają potraktować tych Rosjan z miotacza ognia, żeby uniemożliwić im wejście na to pole i dołączenie do walki. Mamy zatem 12, ponieważ siłę ognia dzielimy na pół. Zastrzał z dwóch pól. Wypadło 9. 9 przy 12 oznacza normal morale check. Rosjanie wykonują test. Wypadło 7. Oznacza to, że Niemcom jednak coś się udało, ponieważ Rosjanie przykrywani są żetonem PIN. Oznacza to, że nie będą mogli poruszyć się w swojej advance phase. Ci Niemcy postanawiają ostrzec tych Rosjan. Dysponują siłą ognia 5, czyli szukamy wyniku w kolumnie 4, z modyfikatorem plus 1 za las. Wypadło 8, plus 1, 9, pudło. To by zamykało niemiecką Defensive Fire Phase. Zdejmujemy żetony Defensive Fire. Następną mamy rosyjską Advancing Fire Phase, w której nikt z Rosjan nie strzela, bo nie ma jak. Następnie Road Phase. Nikt się nie wycofuje. A następnie Advance. Rozstrzygnijmy tę walkę wręcz. Zasadzka już nie może zajść, ponieważ oddziały znajdowały się na tym samym polu. Zobaczmy teraz, co obie strony mogą zrobić. Niemcy mają 12 punktów siły i biorą na cel. Mają zatem stosunek sił 2 do 1 z modyfikatorem minus 2. Uzyskali 4. Sukces. Rosyjska drużyna jest eliminowana, jednak bierze ona jeszcze udział dalej w tej walce. O czym trzeba pamiętać? Rosjanie mają łącznie 8 punktów siły i biorą na cel jedną z niemieckich drużyn. Mają zatem stosunek sił 2 do 1 bez żadnego modyfikatora. Uzyskali 8 przy 2 do 1. O 1 im zabrakło niestety. Jako, że na polu pozostały jeszcze siły obu stron, walka toczy się dalej.